Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Kwadrans po 9:00, temat dla reportera. I Leszek Wspaniały w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. I Kasia Prałat-Jedzik również w studio. My w studiu, a nasi słuchacze zapewne na łączach i po weekendzie chcieliby nas poinformować o jakichś sprawach, które zapewne przez piątkowe popołudnie, przez sobotę i przez niedzielę zauważyli. No i telefonicznie chcieliby nas poinformować o tych sprawach i tematach, którymi chcieliby nas zainteresować. W to mocno oczywiście z Kasią wierzymy, że dzisiaj 30 minut będzie wypełnione telefonami, tak jak teraz pierwszym. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja mam taką prośbę, jakby można było, idąc od ronda Orląt Lwowskich w stronę Famaby chodnikiem, jak ten zjazd jest tam na Łanów Polskim, mijając ten zjazd na Łanów Polskim, dalej idąc tym chodnikiem, tam taki żywopłot, i on zarósł cały ten chodnik po prostu. A to co? Że to trzeba po prostu mijać to wszystko, jakby ktoś to może przyciął, wyciął te krzaki. Co roku sytuacja się powtarza na wiosnę, bo faktycznie ten żywopłot się tam tak rozrasta, że wchodzi na chodnik. No, to jest taki odwieczny problem z tym, i tam jest ciężko się minąć, bo jak idzie jakaś kobieta z wózkiem, a tym bardziej, że tu do przedszkola też panie chodzą chyba tutaj koło Famaby, co jest. No i taki niepotrzebny zgrzyt jest, kurde. Jasna sprawa. Dobrze, mamy zanotowane, będziemy zgłaszać. No, to tak jak to... Jakbym miał piłę, to sam bym to zrobił. Nie mam tej piły. Bo to jest dosłownie 10 minut tak przejechać tą kosiarką i idę. No dobrze, miłego dnia. Dziękujemy ślicznie. Do usłyszenia. No tak, jakby ktoś miał jakieś nożyce spalinowe, to faktycznie można. Tylko pytanie, czy to jest zieleń miejska, czy może prywatna wychodzi na chodnik. No i tu może być już problem wtedy, żeby czasami właściciel się nie obraził, że ktoś mu to przyciął, bo może tak mu się podoba, nie zważając na to, czy wchodzi na chodnik, czy nie wchodzi. Ale to chyba trzeba jednak zważać. No raczej tak, jeśli komuś zależy na tym, żeby... Tak jak odśnieżać musimy chodniki. Żeby chodnik służył pieszym, to nie trzeba takiego zwężenia. Tak jak po interwencjach radnych przesunięto blaszane ogrodzenie wokół jubilata. Bo no to szybciutko akurat. To było błyskawicznie zrobione. Nie trzeba było robić aż takiej wielkiej znowu przestrzeni wokół, a w tej chwili na ścieżce rowerowej i na chodniku piesi i rowerzyści mogą się w sposób bezpieczny przemieszczać, ale to wystarczyło chwila i ktoś to zauważył, poszło dalej i firma zrobiła tak, żeby to miało ręce i nogi, że tak powiem. 726-114-114, ten numer telefonu jest oczywiście do waszej dyspozycji. Do waszej dyspozycji jest też portal regionumiedziowe.pl, a tam możecie w najnowszym artykule przeczytać o sukcesie młodej zawodniczki Centrum Sportowego Głogowski Triathlon. Olga Sawicka startowała w stolicy polskiego triathlonu w Suszu. Ale nie tylko w triatlonie, bo dzień po dniu odbywały się zawody akwatlonowe i triatlonowe. W akwatlonie bardzo wysoka 8. pozycja, a jeszcze lepszy wynik w Pucharze Polski w triatlonie. 400 metrów pływania, 10 km jazdy rowerem i 2,5 km biegu, 6. lokata i z kwalifikacją na finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Brawa, a teraz telefon. Dzień dobry, witamy. Słuchamy. Dzień dobry, proszę Państwa. Ja już któryś raz z kolei dzwonię właśnie z tej sprawy. Tutaj przy ulicy Folwarcznej tą świetlicę zrobili. Proszę popatrzeć po tej świetlicy. Materace wywalają, opony od samochodu, rajby. Jeżeli ktoś ma samochód i to, dlaczego nie wywiezie te metrów dalej? Chyba taniej by było zamontować tam kamerę i jednego, drugiego obciążyć. Tak samo u nas przy Folwarcznej, w tych śmietników, przy klatce BC też wszystko rzucają. I koła, i nie wiadomo co do tych wózków. No ludzie, No, jak to z ludźmi rozmawiać, no to już nie wiadomo. No może wy państwo macie jakąś siłę przebicia, że jakoś to załatwicie. No bo tak nie może być, żeby jeden zaśmiecał całe osiedle czy dwóch. Wie pani co, tutaj słowami klucz jest to, co pani powiedziała. No ludzie.
No ludzie, tutaj chyba jest najbardziej adekwatne, żeby zaapelować do mieszkańców, żeby nie śmiecili przy swoim bloku, a ci, którzy, bo tak też podejrzewam, że w tym miejscu dochodzi do podrzucania tego typu odpadów, dlatego robi się taki bałagan, jaki jest. A temat aktualnie wraca co kilka tygodni tak naprawdę, jeśli chodzi o to miejsce przy Folwarcznej. Albo w innych miejscach niekiedy. Albo w innych miejscach, tak. Niestety. Niestety, jeśli już wywozicie opony i komuś je podrzucacie, no to i wywieźcie je na PSZOK. Tak i tak już wywozicie. No, dokładnie. I tak tracicie paliwo, i tak tracicie paliwo, bez względu na to, skąd to przywozicie, czy nawet jeśli mieszkacie w tym bloku, a tak naprawdę z Folwarcznej na PSZOK jest przytransportowej, tak? Tak, przytransportowej. No to co to za problem tak naprawdę? Załadować do bagażnika i wywieźć. Nic to nie kosztuje. Nikt was nie będzie bił na PSZOK-u, tylko jeszcze zapiszę adres, podziękuję. Dwa komplety opon rocznie można oddać, z tego co pamiętam. Mam nadzieję, że się nie mylę. No, ale tak to właśnie jest. Bardzo dziękujemy naszej słuchaczce za ten telefon, a oczywiście mamy nadzieję, że sytuacja w tym miejscu się poprawi. 726-114-114. Zapraszamy serdecznie i po raz kolejny zapraszamy też do odwiedzin w portalu miedziowe.pl. Barwna, kolorowa galeria moja, akurat z Festiwalu Międzynarodowego w Polkowicach Świat pod Kyczerą. Powiem wam szczerze, drodzy słuchacze, że gdybym miał wczoraj więcej czasu, to jeszcze bym też uderzył do amfiteatru, żeby w dalszym ciągu oglądać te kolorowe, barwne występy różnych grup, które przyjechały z różnych krajów i z różnych kontynentów do Polkowic. Naprawdę wspaniała sprawa, jeśli chodzi o tego typu przedsięwzięcia. Pięknie się tego słuchało, a jeszcze lepiej też oglądało. Zgadza się, to prawda. I można to zobaczyć właśnie u nas w portalu miedziowe.pl. Kawał świata w Polkowicach, to właśnie o tym artykule mówi Leszek Wspaniały, ale też bardzo ładnie było w Gaworzycach. Gaworzycach, tak jest. Tam, powiem wam, uśmiechnięci ludzie, zadowoleni. Poprzebierani na straganach witały panie z kół gospodyń wiejskich, zachęcały do skosztowania smakołyków, czy to ciast, czy pierogów, czy różnych innych wymyślnych dań, które przygotowały właśnie na tę okoliczność, na 9 już gaworzycki jarmark kupiecki. Naprawdę sporo się działo, no i też można było co nieco zakupić, czy jakieś rękodzieło ciekawe, czy można było też pyszne sery skosztować. Wspomniałem tutaj o stoiskach kół gospodyń wiejskich, też było smacznie. No i różnego rodzaju inne rzeczy, które towarzyszą temu typu przedsięwzięciom, a Barwny Korowód też rozpoczął właśnie ten jarmark i tam na zdjęciach możecie zobaczyć i mieszkańcy, i władze gminy, i władze biblioteki i tamtejszego ośrodka kultury. Tak więc, jeśli nie byliście, to zerknijcie sobie na zdjęciach i na przyszły rok sobie zaplanujcie, żeby wybrać się, bo mamy nadzieję, że będzie jubileuszowy 10. jarmark w Gaworzycach. I ciekawe, kto będzie gwiazdą. No w tym roku był Kamil Bednarek. Tak, no to na jubileusz pewnie będzie, że tak powiem, na ostro. Zobaczymy, czy będzie ostra muzyka, czy łagodna. No, to się okaże. Czy pod nóżkę, czy nie pod nóżkę. Ale spodziewam się, że i tak znów będzie to wyjątkowa impreza na mapie wydarzeń kulturalnych naszego regionu. Więc na pewno będziemy też zapraszać, ale to dopiero za rok, a co w najbliższym czasie, to też przeczytacie u nas w portalu miedziowe.pl. Zaglądajcie do działu Nie Przegap i do zakładki Co, Gdzie, Kiedy. Oczywiście z popołudniowymi gośćmi u nas będziemy podpowiadać, co w regionie dzieje się, jak możemy spędzać czas wolny. A dzisiaj to lokalna artystka po południu na naszej antenie i ta lokalna artystka zaprosi do wysłuchania swojego utworu, to pierwszy jej utwór, ale będzie można też słuchać tego utworu na naszej antenie. W tym tygodniu lokalne radio wspiera lokalnych artystów, więc w cyklu Lokalny Artysta na pewno Zuzia Kuchnik i to z nią po południu Leszek Wspaniały porozmawia. Tak, a w godzinach wieczornych, biorąc pod uwagę, że dzisiaj rusza drugi tydzień lata w Twierdzy, no to jak co roku praktycznie nie może zabraknąć nocnego zwiedzania. Więc dzisiaj pewnie będzie duża frekwencja. Z całą pewnością, biorąc pod uwagę, że podczas zimy w Twierdzy podziemia zwiedzało ponad 200 osób podzielonych na kilka grup, no to przy takiej ładnej aurze, myślę, że o 20 to, jak Dominik Jeton, kierownik Centrum Informacji Turystycznej mówił, spodziewają się około 300. Tak więc
Będzie ciekawie, warto zabrać ze sobą latarki. O 20:00 co prawda jeszcze będzie jasno na dworze, natomiast po zejściu do podziemi na to latarki się już przydadzą. Nocne zwiedzanie, ruiny kościoła świętego Mikołaja, fosa miejska i prochownia. Start o godzinie 20:00. Zapraszamy serdecznie, na pewno będzie ciekawie. Biorąc pod uwagę, że przewodnicy ciekawie opowiadają o tych miejscach, to będzie ciekawie. A teraz mamy telefon. Tak, już odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja, no, miło było, ale może się skończyło. Bardzo przepraszam, że będę wracać do tej sprawy. Chodzi o to, co my, członkowie spółdzielni mieszkaniowej na Dodrze, otrzymaliśmy o podwyżkach. A że jest poniedziałek, chciałam ten moment wykorzystać i przekazać, no, my, członkowie, wiemy, jak horrendalne te pożyczki są. Były spotkania, były rozmowy, absolutnie nic nie przyniosło. Nie wiem, czy radio miedziowe.pl jest w stanie cokolwiek z tym zrobić, ale sądzę, że takich osób jak ja jest bardzo wiele. Bardzo wiele jest osób, których po prostu przestanie być stać na opłacanie mieszkania. Prześledziłam artykuły, które się między innymi w miedziowym.pl. Pan dyrektor KGHM-u, który jest władny, bardzo kuriozalne ma wytłumaczenie, że nie można negocjować cen gazu, które spadły, ponieważ nie chcą rozmawiać z bogatym. Wiem, że KGHM jest bogate, wiem, że Huta jest bogata, wiem, że energetyka jest bogata, wiem, że WUPEK jest bogaty, ale ja jestem emerytką. I muszę Państwu powiedzieć, że po tych opłatach, które wejdą w życie i które są planowane, to w moim dwuosobowym gospodarstwie opłaty pochłoną 3/4 mojej emerytury. I miałabym taką prośbę, może do osób, które mogą coś z tym zrobić, mają możliwości, niech przypomną Hucie Miedzi Głogów, niech przypomną KGHM-owi, że my jesteśmy mieszkańcami, praktycznie rzecz biorąc, w otulinie Huty Miedzi Głogów i w Zagłębiu Legnicko-Głogowskim, może by tak się podchylili nad naszymi problemami. Bo takich osób jak ja podejrzewam, że jest o wiele, wiele więcej. Z tego co wiem, 50% w zasobach spółdzielni mieszkań jest już zadłużonych. Co będzie dalej? Podwyżki były horrendalne. Też do mnie doszły te słuchy i też przyznam się szczerze, że w jednej z ostatnich audycji... Ale ja tak bardzo słabo słyszę, nie wiem co zrobić, żeby głośniej... Wie pani co, powiem tak, może będę mówił głośniej, może będzie mnie lepiej słychać. W ostatniej audycji też jeden z słuchaczy dzwonił, mówił, że dostał podwyżkę czynszu o 52%. Czy w pani przypadku też jest nie, to tak wysokie? Oj. W tej chwili sam czynsz... Mogę pójść, ale szkoda czasu antenowego. Nas wyniósł czynsz z zaliczką na ciepło, czyli na centralne ogrzewanie, to będzie około 120 zł, to jest stosunek miesiąc do miesiąca, a za wodę ciepłą będzie w tej chwili za podgrzanie wody w zasobach spółdzielni, wiem, że to nie spółdzielni wina, oczywiście wiem, kto na to ma wpływ, że się uwolniła ustawa i tak dalej, nie chcę się rozwijać na antenie. 40 zł plus ciepła woda, czyli plus zimna woda, to będzie w granicach około 55 zł za metr sześcienny. Czyli to praktycznie rzecz biorąc na dzień dobry już od kubika i metra sześciennego będzie 100, licząc, że zużywamy więcej niż metr sześcienny. Czyli licząc po całości w czynsz z jakiej kwoty na jaką wzrósł? Są to tak wysokie kwoty, że one po prostu podcinają wszystkich nasz spółdzielców, ale nie wszyscy mogą to przekazać. Nie wszyscy są w stanie zadzwonić i nie wszyscy są w stanie o siebie się upomnieć, prawda? Oczywiście, że tak. Naprawdę jest to trudne. Tym bardziej, że nie chcę mówić na antenie, jakie są moje osobiste odczucia, bo to nie jest miejsce ani czas. Podwyżki są u nas tutaj, gdzie obsługuje nas KGHM, czyli energetyka i WUPEK, energetyka jako właściwie można powiedzieć ustala ceny, WUPEK realizuje i osoby władne będące na stanowisku i tak dalej, no to można powiedzieć, że podwyżki horrendalne to jest delikatne słowo. Bardzo są znaczne, a to jeszcze nie koniec, bo na dole na pewno w wielu zasobach spółdzielni jest podwyżka już następna, która nas czeka od 1 stycznia 2024 roku. Nie wiem.
Podwyżki za wodę to są marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. Właściwie co miesiąc. W zasobach spółdzielni co miesiąc tam, gdzie energetyka, KGHM i tak dalej. Ja osobiście powiem, jestem załamana. Załamana dlatego, że moja emerytura chyba nie służy temu, żeby po prostu płacić za mieszkanie, które nie jest dużym mieszkaniem. Nie ma tutaj nic takiego wielkiego, ale ceny są straszne. O, podgrzanie wody, mam karteczkę, 40 zł 25 groszy brutto za metr sześcienny. Do tego doliczyć trzeba wodę zimną, prawda? 13,30. No dobrze. Przekazałam wszystko, bo jestem na antenie i nie mogę tak sobie prywatnie rozmawiać, nieprawdaż? Ale bardzo dziękujemy bardzo za tak wyczerpującą odpowiedź. Tak wyczerpujący odpowiedź. Telefon. Ja przyznam się szczerze, że też, no bo to od lipca te podwyżki wchodzą w górę, w życie. Tak. A tak sobie pomyślałam, bo oglądałam film, muszę Państwa trochę połechtać, Czwartą władzę Spielberga. Wierzy pani w czwartą władzę, rozumiem. Dlatego pani do nas zadzwoniła. No, także, no, wiem o tym, wszystko wiem. Dziękuję bardzo. Ślicznie pani bardzo dziękujemy. Że ja nie jestem jedna. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy za ten telefon. Za merytoryczny i wyczerpujący telefon. Bardzo dziękujemy oczywiście. No. I to pojawił się gorący temat, który sądzę, że w drugiej części zdominuje naszą antenę. Zobaczymy. Chyba jeszcze zdążymy odebrać kolejny telefon, zanim zrobimy krótką przerwę. Dzień dobry, witamy. Bardzo prosimy najpierw ściszyć radio i będziemy słuchać, jaki temat zgłaszany. Czy kontynuujemy dyskusję, czy nowy temat pojawia się na naszej antenie. Najpierw ściszamy radio, bardzo prosimy, aby ściszyć radio i słuchamy. Tak, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Teraz się słyszymy. Ja bym nic nie chciał, proszę panie redaktor, żeby... Jak wywieszają podwyżki spółdzielnia czy wodociągi, ktokolwiek, to żeby od razu obok swoje zarobki powiesić też. Swoje zarobki, spółdzielcy i w ogóle za mieszkanie, za wodę, za te... Bo ja już normalnie, ja już nie mam siły, nie wiem co to będzie. Ta pani ma całkowitą prawdę, co przede mną dzwoniła też, no jest tragedia, będzie tragedia, albo bunt będzie wielki. Dobrze, to bardzo dziękujemy. Niech po prostu swoje pobory też wywieszają, zarobki obok. Dobrze. Bardzo dziękujemy za ten głos w dyskusji. Serdecznie pozdrawiamy i wszystkiego dobrego życzymy. No i moi drodzy, robimy teraz krótką przerwę reklamową, po niej kontynuujemy audycję i po niej zapraszamy znów do telefonowania. Kontynuujemy temat dla reportera. 726-114-114 i już znów możemy odbierać od Was telefony i słuchać, co można by w naszym regionie poprawić. Myślałem, że już pierwszy telefon zaraz nie, po przerwie. Nie. Ale ja też myślałam, że będzie od razu, a jeszcze nie. Jeszcze nie. Natomiast najbliższą środę, 5 lipca, zapraszamy na kolejną edycję wakacyjnych zmagań Mamo, Tato, chce być zdrowy, ćwicz ze mną od godziny 16 do 19 na osiedlu Kopernika. Tym razem Jurek Górski i jego team przygotowuje liczne atrakcje dla Was, drodzy mieszkańcy, ale nie tylko dla tych najmłodszych, tych nieco starszych, ale też i dla całych rodzin. Dlatego hasło tej akcji Mamo, Tato, ćwicz ze mną, chce być zdrowy. Pierwsza edycja odbyła się na osiedlu Piastów Śląskich, teraz przeniesiemy się na Kopernik, a teraz też przeniesiemy się do kolejnego naszego słuchacza. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry, ale coś nie słychać, mamo. Dzień dobry. Panią bardzo dobrze słychać, proszę mówić. Wie pan co, ja dzwonię w sprawie tej dyskusji, co to było, cośmy rozmawiali. Wie pan co, no naprawdę, to jest makabra. To jest makabra, co się dzieje. Że to tak, że to takie wszystko drogie. Wie pan co, jestem sama na ręcie. I żeby tyle płacić, tyle wszystkiego, to jest normalnie, no to jest niemożliwością. W pani przypadku czynsz o ile wzrósł? Proszę? W pani przypadku, jeśli chodzi o opłaty czynszowe, jak duży wzrost nastąpił? Ale ja nie słyszę pana dobrze, nie wiem co się stało. No w każdym razie wiemy, że jest to głos w dyskusji i w pani przypadku też doszło do wysokich podwyżek, tak? Proszę? Halo? Tak. No, chyba będzie nam trudno się porozumieć. Trudno się będzie. Natomiast no... Rozumiemy, z jakim tematem pani do nas dzwoni. Zdajemy sobie sprawę, że podwyżka sprawia, że trudno jest po prostu związać koniec z końcem i spodziewamy się, że pewnie jeszcze nie jeden taki telefon odbierzemy. Bardzo dziękujemy za kolejny głos w dyskusji. Tak, a ja wracając jeszcze do tematu środowych zmagań od 16 do 19 w ramach programu
mamo, tato chce być zdrowy, ćwicz ze mną, to zapraszamy na osiedle Kopernik, teren zielony u zbiegu ulic Galileusza i Keplera, tam w pobliżu placu zabaw, na takim terenie zielonym. Liczne atrakcje będą dla Was rozstawione, wszystko za darmo, tak więc przybywajcie w najbliższą środę od 16 do 19, 5 lipca. Kolejna odsłona właśnie tegoż programu. Zapraszamy serdecznie. 726 114 114. Czekamy na kolejne telefony. Jeszcze możecie, drodzy słuchacze, telefonować do nas, bo jeszcze mamy czas. Teraz 9.36 na zegarze, a do 9.45 zbieramy tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radielka Zagłębia Miedziowego. Wszystko idzie do góry, niestety. Tanio to już było, jak to mówią niektórzy. Teraz jest drożej, to zdecydowanie drożej. Niestety musimy się bardzo mocno chwytać za portfele i pilnować naszych finansów, żeby, tak jak tu, Kasiu, wspomniałaś, związać koniec z końcem. 5 lipca i wydarzenie na osiedlu Kopernika nie będzie ostatnim w ramach Mamo, tato chce być zdrowy, ćwicz ze mną, bowiem kolejne odsłony 3 sierpnia i 27 sierpnia odpowiednio na bulwarze Nadodrzańskim i na Placu Festynowym, a teraz mamy kolejnego słuchacza na linii. Dzień dobry, witamy. Halo, dzień dobry. Słuchamy, dzień dobry. Tak bardzo słabo pana słychać. Ja panią bardzo dobrze słyszę. Tak? Tak. Ja odnośnie właśnie tych podwyżek, no ja też dostałam od lipca podwyżkę za centralne ogrzewanie, to aż mi się skóra zjeżyła. Proszę powiedzieć, jaki to jest rząd podwyżek, jeśli chodzi globalnie o czynsz? Ile pani miała, jaką kwotę, a jaką ma pani obecnie? To znaczy, czynsz został na tym samym poziomie, tylko za centralne ogrzewanie, no podwyżka jest horrendalna, bo 2,40 na metrze kwadratowym. Mhm. To jest dosyć dużo. Wcześniej było 7 zł. No ja liczyłam na jakieś tam podwyżki, ale nie aż tak wysoką tą podwyżkę. Czyli to z 7 na 9,40, tak? Tak. To nie jest w spółdzielni, tylko to w ZGM-ie, także podejrzewam, że te podwyżki to chyba objęły cały Głogów. No, obawiam się, że nie tylko, tak jak pani mówi, zasoby spółdzielni, ale ZGM-a, nie wiem jak sytuacja w TBS-ach wygląda, no, ale myślę, że jest podobnie, chociaż też spróbujemy się dowiedzieć. No, pytanie, jak temu zaradzić i czy można jakoś temu zaradzić, bo... No właśnie. Rozmawiać można. No i jeszcze druga sprawa. Kiedyś też w dyskusji był taki temat właśnie z tą ciepłą wodą, że to współdzielni, ale to w ZGM-ie też jest taki właśnie, też zauważyłam ostatnio, że trzeba trochę więcej tej wody spuścić, żeby ciepła woda leciała. Wiadomo, no ceny idą w górę, wszystko podwyższają, a ciepła woda jest coraz mniej ciepła, jakby to powiedzieć. Tak, zmniejszona jest temperatura chyba, czy zwiększona. Musiałbym wrócić do informacji, którą też na naszym portalu miedziowy.pl zamieszczaliśmy. Generalnie, cóż, nie jest łatwo. Taniej już nie będzie. Teraz trzeba się tylko, trzeba tylko trzymać kciuki, żeby nie było drożej. Bo jedna z słuchaczek wcześniej mówiła, że od nowego roku ma być jeszcze drożej i tu aż skóra cierpnie na plecach, jak sobie człowiek pomyśli, ile będzie musiał wydać na samo to, że mieszka i użytkuje to, a gdzie jeszcze znaleźć finanse na normalne funkcjonowanie, czyli po prostu na życie, prawda? Tak, tak. No w tej chwili ja mam za mieszkanie opłatę za centralne ogrzewanie, to jest ponad 500 zł, a czynszu jest ponad 300 zł. I do tego jeszcze dochodzą inne opłaty, także wychodzi niecały 1000 zł. No i taka kwota to już robi wrażenie. Tak. A można byłoby ją zupełnie na coś innego przeznaczyć. No, a trzeba przeznaczyć na to, żeby się nie zadłużać tak naprawdę, bo sytuacja może być coraz trudniejsza. Jakoś się staramy, żeby tutaj tego zadłużenia nie było, bo to wiadomo, później to zadłużenie z każdym miesiącem narasta jeszcze, są odsetki doliczane. Tak, najgorzej popaść taką... Nie nadzieję, że drożej nie będzie, tak. ale... To się okaże dopiero. Tak, dokładnie. Najbliższe miesiące pewnie zdecydują, w jakim kierunku to pójdzie, ale nie napawa to na razie optymistycznie, niestety. Tak. No dlatego mówię, zadzwonię i powiem, że to nie tylko spółdzielnia podniosła opłaty za ogrzewanie, ale to... Wszędzie, wszystkich to dotknęło tak naprawdę. Wszyscy administratorzy budynków podnieśli za to ogrzewanie. No. Mhm. Miejmy nadzieję, że nie będzie... do końca roku jakichś tam znacznych większych podwyżek, a od nowego roku
zobaczy. Może nie będzie tak tragicznie. Tak, optymistycznie trzeba patrzeć w przyszłość. Pytanie, czy ten nasz optymizm przełoży się też na to, o czym mówimy, czyli na te wysokości opłat. Bardzo pani dziękujemy za głos serdecznie, w dyskusji. Tak, serdecznie pozdrawiamy. Kolejny głos w dyskusji. No i może jeszcze w tym temacie pojawią się telefony. Niewykluczone jeszcze niecałe 3 minuty naszej audycji. 726 114 114 i już odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie tych właśnie podwyżek. Czy spółdzielnia zrobiła to zgodnie z przepisami, bo 30 ogłosili, że od pierwszego podwyżka. To pamiętam, kiedyś miasto dało też jakieś podwyżki, to się wycofało. 3 miesiące czekaliśmy na podwyżkę, także uważam, że spółdzielnia tą podwyżkę zrobiła nielegalnie, bo to zrobili tak ad hoc, z chwili na daną chwilę. A to będziemy pytać w takim razie, bo to jest nowy wątek w dyskusji. Bardzo panu dziękujemy. Także to bym miał na tyle, a podwyżki straszne, bo to moje mamy mieszkanie było niecałe 700 zł, teraz 825,4 grosze, masakra. Czyli o 120 zł w górę sam czynsz. Mówimy generalnie o opłatach, nie? Bo centralne ogrzewanie wliczone jest w czynsz. No to mamy jasność. Bardzo dziękujemy. Proszę, miłego dnia. Miłego dnia. Chociaż biorąc pod uwagę przy tym temacie, to nie wiem, czy on będzie miły. Znaczy miły pewnie będzie, tylko gdzieś z tyłu głowy człowiek ma, że musi więcej wydawać tak na te jest. Opłaty. I kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja mam jeszcze jeden kamyczek do... Ogródka. Do ogródka spółdzielni. W ostatnim czasie jeszcze dodatkowo jest taka sytuacja, że spółdzielnia wymienia liczniki, podzielniki ze starych fiolkowych na nowe elektroniczne. I jeszcze mamy za to zapłacić przy 4 punktach około 300 zł. Nikogo to nie interesuje, że w ten sposób to robią, bo się tłumaczą jakąś dyrektywą unijną, która w zasadzie nas nie dotyczy, bo my mamy podzielniki, mieliśmy założone, tylko że te podzielniki są fiolkowe, a nie elektroniczne. A jakie zatem jest pytanie do spółdzielni od pana? Nie rozumiem. O co mamy zapytać spółdzielni w pana imieniu odnośnie tej wymiany podzielników? Dlaczego nam wymieniają na elektroniczne, skoro mamy fiolkowe i nim jeszcze dodatkowo musimy za nie zapłacić około 300 zł. Mhm. Tam chyba o 80 zł od podzielnika, prawda? Jakoś tak? Tak, 78 z groszami, jakoś tak wychodzi. Mhm. Okej, dobrze, mam zanotowane, będziemy pytać, bardzo dziękujemy. Dzięki. Pozdrawiamy, do usłyszenia. No, jeden temat dzisiaj mocno zdominował, w sumie teraz już dwa, jeśli chodzi o poniedziałkowy temat dla reportera. No nie jest łatwo, Kasiu, nie jest łatwo. No i ja szczerze współczuję lokatorom tak wysokich podwyżek. W mediach społecznościowych rozgorzała w weekend dyskusja na ten temat i zauważyłam, że naprawdę niektórzy to mają konkretną podwyżkę czynszu i kiedy sam czynsz wynosi ponad 1000 zł... To naprawdę. To boli. Boli bardzo, bardzo tak. Boli. I jeszcze jeden telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Proszę państwa, wracam do tych podwyżek. Słucham. Tak się zastanawiam, 400 zł za ogrzewanie, za centralne. Czym tam palą pani złotem? Do tego pieca gładnie, to jest nie... No, wie pani, no, pułap niesamowity. Czy oni mają dobrze w głowach? Proszę panie, kogo stać na takie opłaty? No niewielu. Obawiam się, że niewielu. Żeby się nie zadłużyć. Tak, sytuacja naprawdę nie jest prosta. No, wyobraźcie sobie państwo 400 zł miesięcznie. A grzeją, ewentualnie grzeją, proszę pana, 7 miesięcy. No to czym to jest opalane? I jeszcze do tego... Ktoś o tym myśli. I jeszcze do czy tego... Czy się na kredycie dorabiają. W sezonie grzewczym jeszcze liczne awarie do tego dochodzą, tak więc... To już następny tak, temat. Tak, to już inny temat. Tak, bardzo dziękujemy za ten ślicznie. Telefon. I za dzisiejszy temat dla reportera obfity w telefony też bardzo dziękujemy, drodzy słuchacze. Zapraszamy jutro na 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.